Okej, witajcie serdecznie, damy do troski z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o tłuszczach, a dokładnie jak smażyć na tłuszczach, jakich produktów, jakich olei używać, aby ten proces był stosunkowo zdrowy. Notabene nie jestem zwolennikiem smażenia na głębokim tłuszczu, ale jak wiadomo, są osoby, które nie potrafią bez tego żyć, dlatego wytłumaczę pokrótce, jak to robić i jakich produktów, jakich olei używać, aby to miało ręce i nogi. Dużo osób argumentuje swoje wypowiedzi dotyczące tłuszcza smażenia na głębokim tłuszczu. Argumentem jest dieta śródziemnomorska, ponieważ na oliwie z oliwek bardzo często podsmażane tam są pewne produkty i to jest główny argument, jaki stawiacie, że dieta śródziemnomorska jest przecież tak zdrowa i na diecie śródziemnomorskiej można osiągnąć naprawdę rewelacyjne efekty, zarówno jeżeli chodzi o naszą sylwetkę, jak i nasze zdrowie. Już Wam tłumaczę, na czym to polega. Musimy przede wszystkim, są trzy podstawowe punkty, jeżeli chodzi o smażenie. Pierwsze to jest temperatura dymienia danego oleju, jakiego stosujecie. Drugie to jest pytanie, czy podsmażacie krótko, czy smażycie długo na głębokim tłuszczu. Jeżeli chodzi o punkty dymienia jako punkt wyjścia, jak wpiszecie smoke point w Google i znajdziecie tabele najróżniejsze, jeżeli chodzi o temperaturę spalania danego tłuszczu. Wspomnę, że spalanie, punkt dymienia danego tłuszczu jest to temperatura, umowna oczywiście temperatura, laboratoryjnie oczywiście to wszystko było przebadane, więc tutaj każdy olej ma swoje widełki, ale im wyższa temperatura dymienia danego oleju, tym dany olej jest stabilniejszy termiczny, czyli nie dochodzi do spalenia tego tłuszczu. Jeżeli zaczyna się palić tłuszcz, dochodzi do wydzielania tłuszczy trans, związków rakotwórczych, które działają przede wszystkim negatywnie na nasz organizm, powodują stany zapalne i osłabiają układ odpornościowy. Też delikatnie osłabiają również głowę i osoby, które nadużywają tłuszczy trans, czy nie w sposób racjonalny smażą, mogą w przyszłości zaobserwować takie objawy jak brak skoncentracji, gorsze kojarzenie faktów, słaba motywacja i tysiąc takich spraw z życia wziętych, które wcześniej przykładowo Wam nie sprawiały problemu. Dużo osób powie, no ale to przecież z wiekiem tak jest. No dobrze, z wiekiem tak jest, ale musicie do późnej starości zadbać o to zdrowie, żeby te procesy, mózg starzeje się, ale gwarantuję Wam, że dietą i optymalnym treningiem, wysiłkiem fizycznym jesteście w stanie opóźnić te procesy starzenia o 10-15 lat. Dlatego zobaczcie, co się dzieje z Dalekim Wschodem, Japonia. Osoby, które żyją po 102, 3, niektórzy nawet 110 lat żyją i ostatnio znalazłem sobie filmik, gdzie trzech panów po 102, 107 lat biegnie na 100 metrów. To jest symboliczny bieg, ale zobaczcie, że można do takiego wieku dożyć w pełni zdrowia i cieszyć się każdą chwilą. Bardzo miłuję dietę śródziemnomorską i tam bardzo często pojawia się podsmażenie na oliwie z oliwek. Właśnie to jest kolejna kwestia, jeżeli chodzi o smażenie. To jest, zauważcie, że oni nie smażą długo na tej z oliwie z oliwek, tylko podsmażają z reguły czosnek, jakieś przyprawy, jakieś warzywa. To jest podsmażenie rzędu 20-30 sekund. Grecja słynie z oliwy najlepszej jakości z pierwszego tłoczenia. Na zimno przede wszystkim te oliwy są natłoczone. Dlatego jeżeli mamy dostęp do oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, ona może być używana do podsmażania. Tak samo jest z olejem rzepakowym. Olej rzepakowy służy do podsmażania, szybkiego podsmażania cebuli, czosnku czy jakiś mięs chociażby. I to jest zagadnienie, które musicie przyswoić,
Pamiętajcie, że podsmażanie, a smażenie na głębokim tłuszczu i smażenie długie to jest w ogóle co innego. Do smażenia długiego i do smażenia na głębokim tłuszczu z kolei rekomendowane są tłuszcze o bardzo wysokiej temperaturze spalania i najlepiej jakby to były tłuszcze nasycone, ponieważ one są stabilne termicznie i nie powodują dymienia tego tłuszczu, a co za tym idzie wydzielania związków rakotwórczych. Dlatego do tego typu tłuszczy zaliczamy masło klarowane, smalec, olej kokosowy. Dlatego jeżeli chcecie dłużej smażyć, używajcie oleju kokosowego, smalcu bądź masła klarowanego. Jeżeli chcecie podsmażać, możecie używać oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, ale nierafinowanego i tylko na zimno tłoczonego. Dlatego to są takie bardzo niby nieistotne, a tak naprawdę to są kluczowe elementy, jeżeli chodzi o świadomość smażenia. Kolejna kwestia, manipulowanie palnikiem. Średnio, przykładowo, olej rzepakowy ma temperaturę dymienia 247 stopni bodajże, a podgrzanie patelni na maksa, jeżeli macie jeszcze wolny płomień, tam temperatury sięgają nawet rzędu 260-270 stopni. Siłą rzeczy dochodzi do szybszego utleniania kwasów tłuszczowych, dlatego też nie możecie podgrzewać tak mocno tego oleju. Lepiej niech to będzie stonowany płomień i manipulacja w dół, a nie w górę, podpieprzanie na maksa tego palnika. To zagwarantuje Wam, że nie dojdzie do tak mocnego utleniania kwasów tłuszczowych, a co za tym idzie, Wasze ciało będzie bezpieczniejsze, nie będziecie pochłaniać tych dużych ilości wolnych rodników, przepraszam, tłuszczy trans, które powstają pod wpływem utlenienia kwasów tłuszczowych jednonienasyconych. Ok, w sumie to by było tyle, tak pokrótce. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest temat oczywiście bardzo szeroki, abym mógł na ten temat opowiadać Wam jeszcze z godzinkę, ale myślę, że to są kwestie najistotniejsze i podsumowując, do smażenia na głębokim tłuszczu, do długiego smażenia olej kokosowy, masło klarowane, smalec, do podsmażania oliwa z oliwek, olej rzepakowy, na zimno tłoczony, nierafinowany. Tyle Wam powiem, że takiego tłuszczu, oleju rzepakowego, oliwy z oliwek w markecie typu Lidl, Biedronka nie dostaniecie. Tam są wszystkie oleje rafinowane, poddawane odczynnikom, żeby rafinacja polega na poddaniu kwasem fosforowym tego tłuszczu, aby nadać mu odpowiednią barwę, konsystencję i rafinacja odbywa się z reguły w 240 stopniach, gdzie tak naprawdę witamina E i wartości odżywcze, takie jakby chociaż tłuszcze omega-3, ulegają 100% degradacji. Potem jeżeli smażycie jeszcze czy podsmażacie na oliwie z oliwek bądź oleju rzepakowym tego typu, na tego typu tłuszczach, dochodzi do jeszcze większego uwalniania tłuszczów trans i jeszcze więcej sobie po prostu szkodzicie. Tyle w temacie, zmykam, pozdrawiam Damian, łapka w górę, subskrybujemy kanał i zapraszam na Facebooka. Do usłyszenia. Na marginesie, ja rekomenduję tłuszcze nasycone, takie jak się znajdują chociażby w oleju kokosowym, tam jest 97% tłuszczy nasyconych, są to bardzo solidne i stabilne tłuszcze nasycone. Na tych tłuszczach możecie zarówno podsmażać, krótko, długo smażyć na głębokim tłuszczu i te tłuszcze nasycone nie ulegają rozpadowi, dlatego są stabilne i nie wydziela się z nich tłuszcz trans, który tak szkodzi naszemu organizmowi. Tyle w temacie, trzymajcie się.